Dzień dobry, witam serdecznie. Piotr Zieliński, bardzo mi miło Państwa powitać. Dzisiaj drugi webinar na temat weryfikacji fact-checkingu. Wczoraj rozmawialiśmy trochę na temat wyszukiwania zaawansowanego, czyli to, jak poradzić sobie z wyszukiwarką Google, żeby te wyniki wyszukiwania były bardziej precyzyjne. Dzisiaj Państwu zaprezentuję trochę przykładów, trochę też fake newsów, to jak je rozpoznawać. Ja prosiłbym o jakąś aktywność na czacie, więc jeżeli jest taka możliwość, to prosiłbym o to, żebyście Państwo napisali, że widzicie, że mnie słychać, że wszystko działa. Będę oczywiście wdzięczny za każdą aktywność. Przejdę może do naszej prezentacji. Tak jak wspominałem, dzisiaj podczas naszego webinaru będziemy rozmawiać na temat weryfikacji. Jeżeli chodzi o mnie, pracuję na stanowisku Teaching Fellow. Jeżeli chodzi o Google News Lab, za chwilkę Państwu opowiem, czym ta komórka się zajmuje, ale może na początku się trochę przedstawię. Pomimo tego, że w tej chwili jestem związany z Googlem przez wiele lat i właściwie wciąż jestem związany z dziennikarstwem, pracowałem przez ostatnie 10 lat w telewizji TVN, będąc wydawcą programu Dzień Dobry TVN, ale pracowałem także jako reporter, dokumentalista, przez cały czas będąc również współpracownikiem różnych mediów tradycyjnych. Mam tu konkretnie na myśli różne magazyny, czy gazety, tutaj akurat przyrzuciłem kilka przykładów, między innymi jakiś mój tekst dużego formatu, współpracowałem też z prasą, tutaj jest jakiś przykład, jest fragment artykułu z onet.pl, więc trochę tych aktywności było. Jeżeli Państwo chcielibyście się czegoś jeszcze więcej o mnie dowiedzieć, to oczywiście zapraszam, tutaj jest ten mój adres mailowy. Jeżeli dzisiaj też jakieś pytania się pojawią, to oczywiście proszę skorzystać z tego adresu mailowego. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania, jakie się pojawią. Jeżeli chodzi o nasze tegotygodniowe webinary, tak jak wspominałem, zaczęliśmy wczoraj od zaawansowanego wyszukiwania. Dzisiaj na warsztat bierzemy weryfikację. Jutro z kolei dziennikarstwo środowiskowe, w czwartek dziennikarstwo danych, czyli tak zwany data journalism. No i w piątek kończymy cały tygodniowy set szkoleń storytellingiem z Google Earth, czyli tym, jak fajnie opowiadać, wykorzystując te możliwości, które daje Google Earth Studio, czy też Google Maps albo Google Street View, bo te wszystkie elementy można ze sobą łączyć. Przejdę do przedstawienia naszej komórki, czyli tym, czym się zajmuje Google News Initiative. Google News Initiative to komórka Google, która zajmuje się pomocą wydawcom prasowym i mediom w ogóle. Jeżeli chodzi o te trzy elementy, które tutaj są wymienione, no moja rola skupia się przede wszystkim na tym pierwszym elemencie, czyli podniesienie jakości i wzmocnienie dziennikarstwa. Robimy to właśnie między innymi przez taką formę webinarów czy szkoleń. Oczywiście ze względu na COVID i ze względu na koronawirusa te treningi nie są prowadzone w tej chwili w taki tradycyjny sposób, kiedy spotykaliśmy się z dziennikarzami czy z przedstawicielami mediów w ich redakcjach. No, dzisiaj korzystamy z tej formy webinarowej, myślę, że to też jest fajne. Jeżeli chcielibyście Państwo zajrzeć do warsztatu z zaawansowanego wyszukiwania, to prosimy też o informację. Na pewno ten filmik jest na kanale Google News Initiative na YouTubie, więc można to obejrzeć. Ten dzisiejszy webinar również będzie można później zobaczyć, będzie można do niego wrócić. Niemniej, oprócz tego, że prowadzimy te webinary, te wszystkie materiały szkoleniowe są umieszczone na naszej stronie treningowej. Jak widzicie sobie Państwo, tu jest podany link g.co/newstraining. Wybierzecie polską wersję językową, tam znajdziecie dużo tych treningów, dużo kursów, które możecie przejść takim własnym tempem i własnym rytmem. Wszystko jest dość fajnie i dość jasno wyjaśnione, więc z pewnością warto tam zajrzeć, żeby trochę się dokształcić, jeżeli chodzi o te wszystkie elementy.
Dobrze, przejdźmy do tego właściwie, czym jest fake news. No, fake news, pojęcie, które absolutnie jest obecne w debacie publicznej. Przed chwileczką mieliśmy ten okres wyborczy. Myślę, że jedna i druga strona często używały tego określenia fake news, ale tak naprawdę czym jest ten fake news, prawda? No, ja tutaj chciałem Państwu dzisiaj pokazać takie cztery zjawiska, które charakteryzują fake newsy. No, pierwszym jest to, że fake news to jest wiadomość lub pewny rodzaj propagandy opartej na dezinformacji, albo celowej, albo nieintencjonalnej. No i fake newsy rzeczywiście mogą udawać prawdziwe informacje, mogą udawać artykuły prasowe w mediach, mogą to być też treści naukowe, ale mogą być to też tweety, prawda? Twitter jest też takim miejscem, w którym ze względu na szybkość podawania tych newsów, też dużo tych fake newsów się pojawia, czy to pod względem obrazów, zdjęć, czy nawet treści, albo podrzucenia jakichś linków do artykułów. Do fake newsów zaliczamy też memy. No tutaj po mojej prawej stronie jest przykład fake newsa, który absolutnie zawładnął mediami w 2017 roku, ale nie tylko w Polsce. No pewnie pamiętacie Państwo, jeżeli ktoś pamięta, to proszę skomentować. Myślę, że Państwo dobrze to kojarzycie. Czyli cała historia związana z niebieskim wielorybem. Czyli tą historią w związku ze śmiertelną zabawą, która ponoć zbierała żniwo w Rosji. Ten fake news przetoczył się przez właściwie wszystkie media. Ja widziałem też różne materiały na ten temat w stacjach telewizyjnych, więc to tak przeszło przez taką pewną spiralę. Dlaczego? O tym dzisiaj też będę jeszcze mówił. Kolejny element, czyli to kolejne takie zjawisko. Rozpowszechnienie właśnie danej informacji przez media drukowane, elektroniczne, czyli internetowe, albo media społecznościowe. No i takie podanie fałszywej informacji przez tradycyjne medium zwielokrotnia tą informację. Tutaj mamy kolejny przykład w związku z Marszem Niepodległości w Warszawie. No, na fake newsa dała się nabrać redakcja Wall Street Journal. Jaki to miało efekt? Za chwilę Państwu to pokażę. No, to jest taki, myślę, bardzo konkretny przykład, Który będzie pewnie za parę lat w podręcznikach dziennikarstwa, ale to na całym świecie, bo to rzeczywiście szokująca historia. Kolejny element związany z fake newsami. No, fake newsy często pisane są po prostu z intencją oszustwa, tak? Albo żeby zaszkodzić jakiejś osobie, albo żeby zaszkodzić jakiejś instytucji, albo przynieść jakieś zyski. No, tak jak mówiłem, debata wyborcza, więc można też dzięki fake newsom osiągnąć pewne zyski polityczne. Czwartym, tym ostatnim rodzajem fake newsów, czy charakterystyką fake newsów jest to, że fake newsy mają bardzo często sensacyjne, przesadzone lub fałszywe nagłówki. No, generalnie fake newsy bazują na emocjach. Gdyby nie emocje, fake newsów by nie było. No, czemuś się dziwimy, więc oczywiście tą informację zwielokrotniamy, podajemy ją dalej. No tutaj przykład fake newsa odnośnie zimy stulecia. To był 2017 rok. Absolutnie zawojowała ta historia polskimi mediami. Wszystkie media o tym pisały, że czeka nas absolutnie zima stulecia. I nawet tutaj pojawia się taki nagłówek, że tak twierdzi NASA, co oczywiście nie było prawdą. No tutaj Państwu jeszcze powiem, że jest pewna różnica pomiędzy samym fake newsem, czyli taką dezinformacją z intencją szkody lub powielaniem pewnej niesprawdzonej informacji, a mylną informacją, czyli misinformation. Mylna informacja to jest trochę inny rodzaj tego jakby fake newsa, tak? To są fałszywe wiadomości, które są rozpowszechniane bez złej intencji. Na przykład, kiedy publikujemy prawdziwą informację, ale używamy na przykład starych zdjęć jako aktualnych, prawda?
Wrócę do przykładu tej zimy 30-lecia w Europie. No tutaj mamy akurat screen po mojej lewej stronie z portalu o2.pl. No i tutaj mamy, że zima 30-lecia w Europie, zaskakująca prognoza pogody na grudzień, styczeń i luty. No i czytamy. Zima 30-lecia zamiast ciepła i deszczu. Wcześniej synoptycy przewidywali w Europie stosunkową ciepłą zimę. Teraz przyznają, że nie wzięli pod uwagę cyklu słonecznego. Z jego powodu mają nas czekać rekordowe niskie temperatury. Po raz pierwszy tą informację o rzekomej zimie stulecia podał serwis Exacta Weather. To jest taka strona bardziej przypominająca blog, więc to zatoczyło pewne koło. Jakieś medium w związku z tym, że taki nagłówek pewnie ludzie uwielbiają treści związane z pogodą. Pewnie jakieś medium tą informację stwierdziło, że weźmie, bo będzie się to dobrze klikało. No i to oczywiście narastało, aż trafiło do mediów tego głównego nurtu. Kolejnym przykładem, o którym Państwu wspominałem, jest przykład związany z Marszem Niepodległości w Warszawie. 11 listopada na stronie internetowej The Wall Street Journal ukazał się artykuł Drew Hinshaw'a o Marszu Niepodległości w Warszawie. No, tam pojawiła się informacja o takim banerze, który był zawieszony na moście i było na nim takie hasło: modlimy się o islamski holokaust. Redakcja Wall Street Journal umieściła ten tekst ze zdjęciami z Polski. Właśnie. No, na czym polegał ten news, który on później oczywiście bardzo szybko został sprostowany, no ale ta historia akurat przeszła myślę, że w ogóle do historii fake newsów. Bo materiał opublikowany na stronie Wall Street Journal stał się początkiem serii kolejnych artykułów w czołowych amerykańskich i brytyjskich mediach. Tą informację od Wall Street Journal wyciągnęło CNN, następnie opublikował ją też Washington Post, potem był Newsweek, po Newsweeku był The Guardian, po The Guardian był brytyjski dziennik The Independent, a właściwie nawet ta informacja trafiła do Al Jazeera, prawda? Więc mamy tutaj ten element, kiedy ta informacja staje się zwielokrotniona, tak? Co należało zrobić? Tak Państwu jeszcze wyjaśnię, że ten baner rzeczywiście pojawił się w przestrzeni publicznej. To nie była zmyślona historia, ale on pojawił się 2 lata wcześniej. Pojawił się w 2015 roku, nie w 2017, i w Poznaniu, a nie w Warszawie. My mamy tutaj chociażby artykuł opublikowany w 2015 roku w serwisie e-Poznań. PL. Mamy tutaj to hasło Pray for Islamic Holocaust. No, mamy tutaj pewien rozdźwięk, tak? 2017-2015. No, przypominam, że mamy tutaj czołowe amerykańskie i brytyjskie media, prawda? Na czym polegał problem? No tutaj mamy też screeny z tych związanych z tymi tekstami. No to widzimy, że The Independent nawet użył tego hasła jako tytułu tekstu. No, to jakby tutaj pewien dość duży kłopot, jak się Państwo domyślacie. Co należało zrobić, żeby takiej wpadki, kolosalnej wpadki, uniknąć? No, z pomocą przychodzi nam właśnie ta weryfikacja. Co należało zrobić? Na przykład sprawdzić to zdjęcie, które się pojawiło, czyli to zdjęcie, które mamy tutaj na dole, czyli Pray for Islamic Holocaust. Należało je po prostu sprawdzić za pomocą odwróconego wyszukiwania zdjęć, czyli użyć tej techniki szukania obrazem. No, można było też w łatwy sposób wejść do na przykład Google Maps, użyć trybu Street View, żeby zweryfikować, czy w ogóle takie miejsce istnieje w Warszawie. Ja może teraz Państwu zaprezentuję, jak to działa. Przejdę do przeglądarki. No i mamy przeglądarkę, tak? Wpisujemy Google, wyszukiwanie obrazem. Ja tutaj sobie wcześniej dodałem to zdjęcie, o którym Państwu wspominałem, do
na mój dysk, ściągnąłem je oczywiście. Klikamy prześlij obraz. Możemy oczywiście wkleić adres obrazu, tak? Ale spróbujmy tutaj. Przesyłam obraz, wybieram tutaj to zdjęcie, o którym mówiłem, czyli Pray for Islamic Holocaust. Ten plik jest przesyłany. No i mamy tutaj już wyniki, prawda? Czyli proszę, one są, ja wrzuciłem tylko zdjęcie, prawda? I Google już mi tutaj podpowiada, mam tutaj już odnośniki, mogę sobie tutaj w to kliknąć. No i proszę, klikam, mamy nawet tutaj datę, 17 listopada, proszę, 17 listopada 2015 rok. Mamy podpisanego autora, czyli jest to łatwo weryfikowalne, prawda? No ale co zrobić, powiedzmy, że nie wiem, no, że chcielibyśmy zweryfikować tak naprawdę, chcielibyśmy zweryfikować, czy tutaj, czy ten most, o którym tu jest, proszę nie zwracać uwagi, teraz ja chciałem Państwu pokazać tylko zdjęcie, czy ten most rzeczywiście jest w Warszawie? Co można zrobić, żeby to zweryfikować? No, powinniśmy skorzystać, tak jak mówiłem, z Google Maps. Właściwie moglibyśmy na przykład, gdyby chodziło o most, tak, wpisać mosty w Warszawie, czy amerykański, czy brytyjski dziennikarz mógł również znaleźć. No i mamy tutaj wszystkie wymienione mosty. No ale tutaj widzimy tak naprawdę, że tu są jakieś linie kolejowe, prawda? Że to jest chyba wiadukt kolejowy. Więc co możemy zrobić? Możemy wejść na Google Maps. Możemy wejść na Google Maps. No i mamy tutaj linię kolejową, tak, wyraźnie zaznaczoną. No zbliżmy się, poszukajmy jakiegoś wiaduktu. Mamy na przykład tu, tak. To jest bodaj ulica Prymasa Tysiąclecia. No i mamy. Coś tutaj, tak. Mamy tutaj Google Maps, jest wiadukt kolejowy. Sprawdźmy, czy to będzie akurat ten wiadukt, być może, o którym jest mowa w tekście. Tutaj sobie przerzucamy, żeby zobaczyć tak naprawdę, czy to jest ten wiadukt. Możemy się zbliżyć, prawda? No, rzeczywiście są linie kolejowe. Zbliżamy się, no ale to wygląda zupełnie inaczej, prawda? Ten wiadukt wygląda totalnie inaczej. No i w taki sam sposób możemy sobie sprawdzić inne wiadukty, tak? W Warszawie. Gdzie tutaj jeszcze mamy? Możemy sobie to przeskrolować. No powiedzmy tutaj, widzimy, że jest kolejny wiadukt. Czy wygląda, są linie kolejowe? Czy on wygląda tak? Nie. Więc w taki sposób również możemy weryfikować informacje. No, gdyby dziennikarze New York Timesa czy The Independent poświęcili na całość dosłownie parę minut, no, długo to nie zajęło. Wystarczyłoby dosłownie, myślę, 10-15 minut, żeby zweryfikować, żeby uniknąć tej kompromitującej wpadki. Jeżeli chodzi o narzędzia, którymi możemy weryfikować informacje, Google uruchomił Fact Check Explorer, w którym możemy wpisywać różne zapytania dotyczące treści, żeby sprawdzić, czy one są prawdziwe, czy też nie. No, mieliśmy teraz kampanię wyborczą, więc pojawiało się tam dużo tekstów na temat wyborów czy na temat kandydatów. No, w Google Fact Check Explorer są umieszczane treści od naszych zaufanych partnerów i wydawców, no, ale także Państwa, jeżeli nie wiem, ktoś z Państwa prowadzi taką, czy chciałby prowadzić stronę dotyczącą fact-checkingu, to również może te treści dodać, pomóc jakby całej społeczności, żeby
żeby te artykuły były też indeksowane, żeby pomóc po prostu w wychwytywaniu tych fake newsów, tak? Jeżeli tutaj jest informacja na temat tego, jak to zrobić. Ja tutaj Państwu prześlę w tej chwili adres, pod którym można tą wyszukiwarkę znaleźć, ale myślę, że to pora, żebym też Państwu zaprezentował, jak to działa, prawda? Przechodzimy do przeglądarki. No ja tutaj już mam otwarte to narzędzie, Fact Check Explorer. Wpiszę Andrzej Duda, tak? Tutaj oczywiście mamy jeszcze wersje językowe. No i w tej chwili sobie tutaj przeskrolujemy informacje, które widać, że jest sporo artykułów z serwisu Demagog. Bezrobocie jest o połowę niższe niż było w 2015 roku. Tutaj widzimy, że tak niskiego poziomu ubóstwa w Polsce jest jeszcze tak nie było nigdy w historii. No tutaj mamy informację, że to jest nieweryfikowalne, no ale tutaj widzimy, że tu ewidentnie jest fałsz. Kliknijmy. Czy od 2015 roku bezrobocie spadło o połowę? Wypowiedź Andrzeja Duda, bezrobocie jest niższe niż 2000. Fałsz. Uzasadnienie, tak? Czyli mamy tutaj odesłanie od razu do artykułu, w którym jest pełna informacja dotycząca tego, czy te słowa były prawdziwe, czy też nie. Bardzo fajne narzędzie, dzięki któremu możemy znaleźć sporo interesujących rzeczy. Ono oczywiście jest cały czas w rozbudowie, momentami nie działa idealnie, ale naprawdę jest bardzo pomocne, jeżeli chodzi o weryfikowanie informacji, na które napotykamy. Wracam do naszej prezentacji. Tak jak Państwu pokazywałem, jest Google Fact Check Explorer, ale mamy też sporo polskich portali fact-checkingowych, na których możemy sprawdzać newsy. One zazwyczaj, jeżeli coś jest takim elementem debaty społecznej, one przedstawiają te takie najświeższe informacje, które rozbudzają najwięcej emocji. No i mamy tutaj na przykład Konkret 24 prowadzony przez TV24.pl, mamy Mitologię Współczesną, mamy portal Sprawdzam AFP.com, czyli portal prowadzony przez Agence France Press, mamy Demagog.pl, który przed chwilą Państwu pokazywałem, mamy też chociażby portal FakeNews.pl. Warto sobie te strony zapamiętać, poprzeglądać, jakie informacje się tam pojawiają. Myślę, że każda redakcja z tych tutaj wymienionych robi naprawdę fantastyczną pracę. No, kolejnym takim elementem w kwestii weryfikacji są zdjęcia i obrazy, czyli o zdjęciach już troszkę porozmawialiśmy, no ale co tak naprawdę zrobić, żeby wychwycić to, co to, jakie manipulacje czasami są wprowadzane do zdjęć, prawda? No tutaj mamy kanclerza austriackiego, to jest Sebastian Kurz, lider austriackiej partii ludowej. No i proszę Państwa, no odkąd właściwie Photoshop stał się już nie tylko narzędziem dla grafików, ale dostępnym dla absolutnie wszystkich, no tutaj widzimy no, zretuszowane zdjęcie i to dość mocno, prawda? No, podmieniono widoczek. Dlaczego? Dlatego, że ten kontekst tego zdjęcia z panią, która pali fajkę, no, w kontekście profesji jaką i stanowiska, jakie zajmuje ten polityk, no, mogłoby być to źle odebrane. No, ktoś stwierdził, że lepiej będzie ten obrazek podmienić. Różnica niewidoczna, no, ale rzeczywiście jest tutaj to zdjęcie zretuszowane. Kolejny przykład. Mamy tutaj przedstawicielkę Zielonej Partii Kanady. Czy widzicie Państwo różnicę jakąś na tym zdjęciu? No ja podpowiem, bo chodzi oczywiście o kubek, który trzyma ta nasza przedstawicielka Zielonej Partii Kanady.
No, Zielona Partia Kanady, jak sama nazwa mówi, kwestia ekologii, walki o środowisko. Tymczasem przedstawicielka tej partii trzyma jednorazowy kubek, prawda? Taki plastikowy. No, widać, że tutaj akurat przyznano się do tego, że wprowadzono retusz do tego zdjęcia właśnie po to, żeby przedstawić ten kubek jako taki kubek plastikowy, ale wielorazowego użytku, prawda? No i jest jeszcze jeden element, czyli dorysowano metalową słomkę właśnie po to, żeby było, że ta słomka nie jest jednorazowa, plastikowa, tylko właśnie, żeby była metalowa. Kolejny przykład tego, jak można manipulować obrazem dzięki tej dzisiejszej nowoczesnej technologii Photoshopowi. No mamy kolejny przykład. No tutaj to też jest dość zabawne, dlatego że magazyn GQ dorysował do zdjęcia, czy dorzucił do zdjęcia dwie przedstawicielki płci pięknej. Dlaczego? Dlatego, że odbywał się akurat wtedy szczyt technologiczny, no i na zdjęciu mieliśmy samych panów, więc żeby to było lepiej odebrane, jednak dorzucono tutaj dwie przedstawicielki płci pięknej. Do tego również się przyznano, że wprowadzono pewien rodzaj manipulacji do tej fotografii. Tak jak Państwu pokazywałem już wcześniej, to wyszukiwanie obrazem rzeczywiście jest taką najprostszą metodą weryfikacji informacji, weryfikacji obrazu w sieci. No, możemy użyć tych plików graficznych, by wykorzystać możliwość tego odwróconego wyszukiwania. No i Google najczęściej nam pokaże wyniki źródłowe, czyli możemy odnaleźć ten tekst czy to zdjęcie, że na przykład było opublikowane kilka lat wcześniej, albo odesłać nas do konkretnego źródła, w którym było opublikowane po raz pierwszy. No i tak jak Państwu pokazywałem, ja akurat dodawałem plik do tej wyszukiwarki, ale można również dodać adres URL, wyniki będą absolutnie takie same. No, teraz miałbym do Państwa pytanie w kontekście tego, tak naprawdę, czy coś z tym zdjęciem jest nie tak? No, jeżeli macie Państwo jakieś przemyślenia, no to prosiłbym oczywiście o to, żeby skomentować, żeby być może mi trochę podpowiedzieć, czy wszystko jest tu prawidłowe, czy też nie. No, na pierwszy rzut oka można się zastanowić, że coś nie tak jest z rakietą, prawda? No, że ona może być dorysowana w Photoshopie. No, bo zdjęcie jest rzeczywiście nietypowe, aż trudno w to uwierzyć, że to zdjęcie jest realnym. Gdybyśmy mieli się doszukiwać tutaj jakiegoś rodzaju manipulacji, no to zapewne większość z Państwa wskazałaby, że chodzi właśnie o tą rakietę. No mamy tutaj informację, że to zdjęcie było wykonane podczas protestów w Hongkongu. Przepraszam, że to zdjęcie było wykonane podczas protestów w Hongkongu. No ale prawda jest zupełnie inna. Rakieta jest rzeczywiście jakby elementem zdjęcia, ale to zdjęcie tak naprawdę, dzięki temu odwróconemu wyszukiwaniu zdjęć, mogliśmy natrafić na informację, że to zdjęcie tak naprawdę pochodzi z 2016 roku, a nie z 2019 czy 2000, tak, z 2019. I to zdjęcie pochodzi nie z Hongkongu, tylko z Francji, prawda? Więc tutaj mamy taki przykład. Kolejnym przykładem jest tweet Cristiano Ronaldo o płonących lasach w Amazonii. No, zdjęcie rzeczywiście szokujące. Ogromna ilość polubień i komentarzy. Z tego co pamiętam, Cristiano Ronaldo wrzucił też to zdjęcie do swojego serwisu Instagram, więc to zdjęcie rzeczywiście wywołało ogromny taki impact. Ale prawda jest taka, że to zdjęcie nie dotyczy płonących, czyli jakby nie pochodzi i nie mówi o. Nie pokazuje płonących lasów Amazonii, tylko
brazylijską, po pożar w brazylijskiej stacji ekologicznej Time. I pochodzi, tak jak tutaj widzimy na tym zdjęciu, nie z 2019 roku, tylko z roku 2013, tak? Ten pożar odbył się w marcu 2013 roku, chociaż wciąż jakby jesteśmy w Brazylii, no ale zdjęcie reprezentuje dwa zupełnie odmienny czas, jeżeli chodzi o ten przedział czasowy, prawda? No, ostatnio wszyscy żyjemy pandemią i koronawirusem. W polskich mediach przetoczyła się też taka fala. Widziałem, że parę serwisów, tutaj akurat mam screen serwisu Wykop, ale ten temat podchwyciły też media. No, o tym, że w 1918 roku kobiety podczas hiszpańskiej grypy nosiły już zakryte twarze, tak? Znaczy były te maseczki. No, mamy tutaj zdjęcia, wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście no coś tym musi być, prawda? No, prawda okazała się ponownie zupełnie inna, dlatego że po tym odwróconym wyszukiwaniu zdjęć mogliśmy dotrzeć do informacji, że to nie chodziło wcale o grypę zwaną Hiszpanką i o zasłanianie twarzy, tylko o modę. Tak, wojna na Bałkanach stworzyła swoisty trend. Obecnie kobiety zasłaniają nos i usta. Zwyczaj od wieków panuje w Turcji. Tutaj to jest wyjaśnienie tych słów, które są tutaj po niemiecku pod fotografią. Więc również zaskakujący przykład, jak można dopasować zdjęcie i pewnego rodzaju kontekst, żeby gdzieś wywołać tą klikalność, czy żeby zwrócić zainteresowanie użytkowników, prawda? Czyli ta weryfikacja może się odbyć w prosty bardzo sposób. No i tutaj mam dla Państwa kolejną zagadkę. Co przedstawia ten most? Ja myślę, że większość z Państwa powiedziałoby, że no to są chyba Stany Zjednoczone, prawda? No, ale ja Państwu na to pytanie nie odpowiem. Może po prostu to sprawdźmy. Przejdę do naszej przeglądarki. Tu oczywiście Google wyszukiwanie obrazem. O, przepraszam, to tutaj tak. No i również to zdjęcie mam zapisane na dysku. Przesyłam obraz, żeby zweryfikować właściwie. No, mam tutaj screen mostu, czy zapisane zdjęcie. Przesyłam je. Zobaczymy, co nam podpowie wyszukiwarka Google. No oczywiście tutaj możemy sobie, o tutaj już jest chyba odpowiedź, prawda, że to jest Lizbona, proszę bardzo. Czyli to zdjęcie to jest tak naprawdę most 25 kwietnia, chociaż bardzo mocno przypomina most w San Francisco bodajże, tak? Mamy tutaj pełną informację, możemy sobie przejrzeć te zdjęcia, więc jakby Google bardzo dobrze rozpoznaje już treści umieszczane na zdjęciach i w bardzo łatwy sposób można te elementy weryfikować. Nawet jeżeli tak po prostu chcielibyśmy sami zweryfikować chociażby to, gdzie nasi znajomi są na przykład na wakacjach. Wrócę do naszej prezentacji. Google również pracuje nad takim nowym narzędziem. Ono jest w fazie testowej, on nazywa się Assembler. No właśnie ta nowa technologia, która jest przygotowywana, ma odpowiadać, ma pomagać dziennikarzom i ma pomagać wszystkim tym, którzy są zainteresowani weryfikowaniem historii, w to, czy dane zdjęcie zostały wprowadzone jakieś zmiany, tak? Ma też pomóc wyszukiwać
informację, czy dane zdjęcie zostało użyte w zupełnie innym kontekście niż osadzone zdjęcie, czyli inny rodzaj artykułu, znaczy inna treść i inne zdjęcie. No, to narzędzie jest wciąż w fazie testów. Jeżeli chcielibyście Państwo troszeczkę więcej informacji na ten temat zdobyć, to ja sobie to polecam, żeby sobie o tym doczytać. Przechodząc do kolejnego elementu, no mamy też tutaj ten element związany z filmami wideo, czyli tego, jak to weryfikować, jeżeli chodzi o materiały audiowizualne. Również da się to zrobić i to w bardzo prosty sposób. No tutaj pokażę Państwu pewien filmik. Przejdę do przeglądarki. Nie wiem, czy Państwo wyłapaliście, ale może ja tutaj jeszcze raz, może powiększę troszeczkę ekran i zaprezentuję Państwu ten filmik raz jeszcze. Ja prosiłbym, żeby zwrócić uwagę na lewy górny róg. Czy co się tam dzieje? Tak? Mamy tutaj pana, który trzyma małego krokodylka, no i tutaj coś nam się zbliża, prawda? Czyli mamy tutaj chyba... Mamy tego małego aligatora. No, trudno jest nam wyłapać, czy tak naprawdę ten filmik jest prawdziwy, czy nie. No, a co można byłoby zrobić? No, możemy skorzystać z takiego narzędzia InVid, prawda? Ja tutaj mam akurat zainstalowaną wtyczkę, więc sobie przejdę bezpośrednio. Jak Państwo zainstalujecie sobie tą wtyczkę albo przejdziecie na stronę InVid, tutaj mamy pełną nazwę tego narzędzia. Co możemy zrobić? No, InVid jest świetnym narzędziem, żeby weryfikować wideo. Klikamy w analizę. Skopiuję sobie tutaj ten adres tego URL tego filmiku i poproszę InVid o analizę tej treści. Czy co nam tutaj wyskoczy? No mamy tutaj już trochę informacji na temat samego klipu wideo, prawda? Tutaj już jest jakaś podpowiedź. No, patrzymy sobie, bo jest tu w InVid jest też taki element jak verification comments. Patrzymy. It's fake, look at the mama crocodile's shadow and replay it over and over and you will see it, it's fake. No, czyli tutaj widać, że mamy już tą weryfikację, no ale dodatkowo możemy sobie jeszcze spojrzeć na screeny, które są tutaj umieszczone. No i zapewne na tych screenach, jeżeli sobie to powiększymy, to będziemy widzieli, tutaj mamy na przykład różnicę. Tutaj widzimy, że w rogu, że na tej stop klatce nie mamy krokodyla, tak? Nie wiedziałem, jak to ująć. Więc świetne narzędzie. Możemy sprawdzać też poklatkowo, czy jakieś zmiany zostały dokonane w tym filmiku. Ja to spróbuję jeszcze Państwu pokazać. Tutaj oczywiście pokazywałem tą jedną stopklatkę i teraz przejdę do drugiej, w której no, ta nasza mama aligator od razu się pojawi. Proszę bardzo. I tutaj jest. Czyli widać, że ten zwierzak został po prostu tutaj rzeczywiście dołożony. Wrócę do naszej prezentacji i kolejnych przykładów, żeby Państwu jeszcze pokazać kolejne ciekawe elementy. O,
Teraz powinno działać, tak. Dobrze, no, kolejny przykład. Sandra Orangutan. No, wszyscy, tak jak mówiłem, żyliśmy koronawirusem. W mediach społecznościowych absolutną karierę zrobił filmik z Sandrą. Mamy tutaj, z tego co widzę, na Twitterze ponad 305 tysięcy polubień tego tweeta. No pytanie, czy ten filmik jest prawdziwy? Czy rzeczywiście Sandra myła ręce ze względu na koronawirusa i czy to zostało właściwie w taki fajny sposób wykorzystane, żeby promować faktycznie tą taką profilaktykę w kontekście koronawirusa, żeby myć dłonie? Przejdę do naszej przeglądarki. No i ja tutaj sobie wyszukałem już ten filmik. No mieliśmy tam oczywiście odnośnik, tak, że to jest Center for Great Apes. Mamy tutaj ten umieszczony filmik. Skopiowałem adres URL tego filmiku. Ponownie przejdę do serwisu Invite. No i mamy tutaj informacje na temat pliku, tak? Ja wrzuciłem ten link, o którym Państwu mówiłem, tutaj do Invita. No mamy tutaj tytuł: Sandra washed her hands at the Center for Great Apes. Proszę, tutaj mamy wszystkie informacje, prawda? Ale proszę Państwa, pojawia się tutaj pewna ciekawa informacja już z samych metadanych. Jaka? Proszę bardzo. Create time. 2019, listopad 13, prawda? No wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy nic o pandemii. Więc mamy tutaj już świadomość tego, no, że ten filmik już po samej analizie metadanych w Invidzie, że ten filmik nie był rzeczywiście stworzony w czasie pandemii i że ktoś nas tutaj najprawdopodobniej wprowadził w błąd. Wykorzystując ten oczywiście miły element związany ze zwierzętami. Wracając do naszej prezentacji, kolejny element. Weryfikacja OSINT. Co to właściwie znaczy? No, OSINT to jest tak naprawdę Open Source Intelligent, tak? To jest weryfikacja. Polega to na weryfikacji informacji we wszystkich jawnych źródłach. To jest trochę tak, jak robiliśmy, wykorzystując Google Maps czy Google Street View, żeby weryfikować informacje dotyczące Marszu Niepodległości w Warszawie. No ale to był bardzo prosty przykład, tak? Takim, myślę, że najbardziej reprezentatywnym przykładem, który istnieje, jest Anatomy of Killing z BBC Africa Eye. Ten wątek pokazuje, w jaki sposób wykorzystane wideo, tutaj mamy przykład, tak, gdzie w jaki sposób wykorzystano wideo po tym, żeby rozpoznać miejsce, datę i godzinę morderstwa w Afryce. No, absolutnie świetna robota, wymagająca bardzo dużej ilości pracy, aczkolwiek już nawet samo ułożenie słońca i dopasowanie tego z klinu gór, tak jak mamy tutaj w Google Earth, dopasowane góry, no i już mamy, tak, charakterystyka pewna, dopasowanie tego do konkretnego wzgórza już pozwoliło nam to w jakiś sposób umiejscowić. No, to był dość skomplikowany i długi proces, żeby rzeczywiście tą sprawę tak rozszyfrować. To jest przykład już absolutnie dziennikarstwa śledczego.
No ale warto to zapamiętać, bo rzeczywiście tutaj zespół BBC wykonał fenomenalną pracę i tak naprawdę dzięki temu dziennikarstwu śledczemu tutaj widać nawet, że próbowali rozszyfrować, jaki rodzaj broni noszą ci wojskowi. Tam były informacje, próbowali zdobyć informacje na temat mundurów, które noszą ci żołnierze. Więc każdy z tych elementów został zweryfikowany. Historia jest absolutnie niesamowita. Tak, z ostatniego czasu wszyscy żyliśmy takimi informacjami, które nas trochę wspierały i pocieszały w trakcie pandemii. No, mamy tutaj przykład tweeta o tym, że pandemia pozytywnie wpłynęła na środowisko naturalne. No i są tutaj zdjęcia z Wenecji. No, tutaj mamy po drugiej stronie, po mojej prawej stronie, mamy tweet Eliota Higginsa, założyciela takiego serwisu śledczego Bellingcat, który chciał zweryfikować, czy na pewno to są zdjęcia z Wenecji, tak? Czy nas ktoś tutaj nie wprowadza w błąd. Ja tu Państwu nie będę pokazywał, jak tutaj poszczególnie weryfikowano te elementy, bo prześlę Państwu taki odnośnik. Wysłałem teraz na czacie Państwu informacje dotyczącą tego, gdzie ten wątek znaleźć na Twitterze, ale może tak krótko zaprezentuję to, w jaki sposób to namierzyć i o co dokładnie chodziło. No, ten wątek, mam tutaj profil Eliota Higginsa, czyli tak jak mówiłem, założyciela Bellingcat. Mamy tutaj całą tą historię, mamy ten post i po tym, jak sobie otworzymy te zdjęcia, szukamy jakiegoś elementu, który nam próbuje scharakteryzować całość. No, możemy tak, no, szanowni Państwo, no, na tym zdjęciu widzimy na przykład kolorowe domy, tak? Fioletowy, czerwony, widzimy charakterystyczny most, no, ale skupmy się na tym zdjęciu. Mamy tutaj jakieś metalowe elementy, tu są jakieś kłódki, no i tutaj jest również jakieś metalowe koło. No to już nam może trochę podpowiedzieć, gdzie szukać informacji. No oczywiście wykorzystując Google Street View albo Google Pictures. Tutaj macie Państwo pod tym linkiem, który wysłałem, cały wątek, jak było to weryfikowane. Tutaj część osób twierdziła, że to nie jest Wenecja, tylko to jest Burano. No i tutaj w całym tym wątku jest charakterystyka tego, w jaki sposób weryfikowano z użyciem Google Street View czy Google Maps, czy jest to Burano, czy jednak jest to Wenecja. Na samym końcu oczywiście te elementy, o których Państwu mówiłem, czyli te kłódki, wskazały i użycie Google Street View, Google Maps, wskazało, że jednak to jest most w Wenecji, czyli to było prawdziwe zdjęcia, no, z Ponte dei Ferrali, tak? I tą charakterystyką, która pomogła tak naprawdę zweryfikować całą tą historię, właśnie były te metalowe elementy, które było widać również na zdjęciach z Google Street View. Więc świetny też przykład taki, który pokazuje wagę szczegółu. Wracając do naszej prezentacji, wspominałem Państwu o tym, że jakby to dziennikarstwo śledcze w kontekście mostu i czystości wód w Wenecji na swoim profilu przeprowadził Eliot Higgins, czyli założyciel Bellingcat. Świetne źródło do tego, żeby poznać trochę więcej informacji na temat dziennikarstwa śledczego. Ja Państwu wysyłam teraz też link do strony. Do strony Bellingcat, która zajmuje się dziennikarstwem śledczym.
No i tutaj jest taki dokument, w którym mamy tak naprawdę mnóstwo narzędzi, dzięki którym możemy weryfikować historię. Proszę sobie zajrzeć, ten plik rzeczywiście ma bardzo dużo stron, ale jeżeli kogoś ta możliwość weryfikacji by na tyle zaciekawiła, że chciałby pokopać nieco głębiej, to ja Państwu zaprezentuję. No tutaj mam ten dokument, on ma tak naprawdę 24 strony. No i tutaj mamy wpisane wszystkie informacje, jak weryfikować poszczególne rzeczy z użyciem jakich narzędzi. Mamy na przykład, nie wiem, mapy, tak, mamy czas, mamy ludzi czy numery telefonów, mamy tutaj jeszcze różne inne przykłady. Są wymienione wszystkie narzędzia, które służą weryfikacji. Być może, jeżeli Państwo znajdziecie coś ciekawego, czyli jakieś narzędzie, o którym tutaj przedstawiciele Bellingcata nie wiedzą, to oczywiście można im tutaj te informacje podrzucić. Wracając do prezentacji. Jeszcze raz spróbujemy. Tak. Wracając do naszej prezentacji, również w polskich mediach możemy znaleźć taki przewodnik dla dziennikarzy i dla redakcji. Taki przewodnik opublikowała Fundacja Panoptykon. Również Państwu wysyłam link, gdzie można ten przewodnik znaleźć. Panoptykon, czyli taka organizacja pozarządowa, która stoi na straży nie tylko rzetelności, ale też dezinformacji, czy generalnie wspiera to takie społeczeństwo informacyjne, tak? Patrzy ekipom rządzącym na ręce, czy na pewno na przykład nasze dane nie są jakoś w jakiś sposób wykorzystywane, przeciwstawia się też przeciwko pewnym ruchom. Również świetny przewodnik, też Państwu zaprezentuję, jak co możemy tutaj znaleźć. Tu również jest mnóstwo informacji, są konkretne rozdziały z przykładami, to jak weryfikować informacje, są tutaj przykłady, jest informacja o tym tak naprawdę, czym jest fake news, jak weryfikować. Mamy tutaj oczywiście też jakieś przykłady, tak? Tutaj na przykład jak weryfikować strony na Facebooku, żeby nie dać się nabrać. No, jest sporo przykładów. Myślę, że to jest bardzo też fajny materiał, który dodatkowo można pobrać też w PDF-ie i na przykład wrzucić sobie na iPada albo na komputer po prostu i się z tym zapoznać. Szanowni Państwo, ja serdecznie za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że wzbudziłem Państwa ciekawość w kontekście weryfikacji informacji, fake newsów czy zdjęć i będziecie Państwo bardziej uważni. W ramach Google News Lab oczywiście prowadzimy takie warsztaty dla redakcji newsroomów, w zależności od tego, jakie są oczywiście potrzeby. Jeżeli dzisiaj Państwo macie jakieś pytania dotyczące albo całego treningu, albo narzędzi, to prosiłbym o kontakt z newslabsupport@google.com. Jeżeli ktoś z Państwa jest przedstawicielem redakcji, która chciałaby, żeby zorganizować taki warsztat, to oczywiście również zapraszam do kontaktu. Poniżej jest mój adres mailowy, czyli zieliński@google.com. No, następny nasz trening live odbędzie się jutro o godzinie 11:30, czyli tak jak dzisiaj. Przypominam ten harmonogram: jutro dziennikarstwo środowiskowe, w czwartek dziennikarstwo danych, a w piątek storytelling z Google Earth. I tak skończymy ten wspaniały tydzień. Przypominam również, że gdybyście Państwo chcieli zdobyć jeszcze więcej wiedzy poza tym, co dzisiaj omówiliśmy, to zachęcam, żeby wejść na stronę naszego centrum szkoleniowego g.co/newstraining. Tam macie Państwo wszystkie scenariusze lekcji i szkoleń. Piotr Zieliński, tutaj macie Państwo do mnie bezpośredni adres mailowy, gdyby, tak jak mówię, pojawiły się jeszcze jakieś pytania. Ja ze swojej strony Państwu za dzisiaj serdecznie dziękuję.
Życzę Państwu dobrego dnia i proszę uważać na wszystkie fake newsy od tej pory krążące po sieci i nie tylko. Serdecznie dziękuję i mam nadzieję oczywiście do zobaczenia jutro. Jeżeli ktoś z Państwa nie widział całego treningu, to on za chwilę powinien być dostępny na YouTubie. Będzie można wrócić do pewnych elementów. Całość była oczywiście nagrywana. Serdecznie dziękuję. Dobrego dnia Państwu życzę.